11 grudnia w publicznej szkole podstawowej imienia Batalionów Chłopskich w Ursynowie zorganizowane zostały zajęcia warsztatowe w ramach realizowanego przez lokalną grupę działania Puszcza Kozienicka projektu Twórczo i Zdrowo, bo ekologicznie, manufaktura zrównoważonego rozwoju. Spotkanie rozpoczęła Marzena Rusinek, dyrektor placówki, witając zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się Hubert Czubaj, wójt gminy Głowaczów, Irena Bielawska, prezes lokalnej grupy działania, wraz z pracownikami biura, Magdaleną Fila-Ślażyńską, Aleksandrą Wieczorek i Izabelą Śmietanka, Barbara Drachal i Henryka Hachaj, lokalne twórczynie ludowe, oraz Ryszard Szewczyk, właściciel edukacyjnej zagrody pszczelarskiej w Mieścisku. Gościmy dzisiaj w Szkole Podstawowej imieniem Batalionów Chłopskich w Ursynowie, ponieważ udało nam się pozyskać środki finansowe z funduszy małych grantów z EkoUnii. Jest to stowarzyszenie, które zajmuje się wspieraniem działań ekologicznych. Na pewno w szkole uczycie się o ochronie przyrody, ochronie środowiska i nasz projekt związany jest z takimi działaniami ekologicznymi. Ten projekt ekologiczny można prowadzić i realizować w różny sposób. My postanowiliśmy w ramach tego projektu przeprowadzić warsztaty ekologiczne. Projekt o wartości 1500 zł pozyskany w ramach czwartej edycji konkursu EkoUnia. W ramach tego konkursu wpłynęło do tego stowarzyszenia ekounijnego 150 wniosków. Zostało wybranych 30. Nasz projekt był w pierwszej dziesiątce. Z panią Marzeną już dawno o tym projekcie myśleliśmy. W związku z czym to, że nam się udało wygrać i zostać laureatem tego konkursu, cieszy nas bardzo. Z panem wójtem robimy taki pierwszy projekt na terenie gminy Głowaczów, więc jest nam bardzo miło, że pan wójt znalazł czas, żeby tutaj w szkole razem z wami, razem z nami uczestniczyć w tym projekcie. Ogromnie się cieszę, że praca Stowarzyszenia LGD i pracowników szkoły na czele z panią dyrektor przynosi takie efekty. Gratuluję tutaj państwu z panią prezes na czele tak wysokiego miejsca w rankingu tego projektu. Mam nadzieję, że tych projektów wspólnie będziemy realizować dużo. Na taki początek widzę tutaj smaczne owoce, warzywa, także super, cieszę się bardzo, że dzieci już we wczesnym wieku edukuje się, skąd pozyskiwać tą ekologiczną żywność i mam nadzieję, że wszystkie projekty, które będziemy realizowali, będą z korzyścią dla mieszkańców gminy Głowaczów. Idea projektu Twórczo i Zdrowo, bo ekologicznie, manufaktura zrównoważonego rozwoju opiera się na łączeniu działań odnoszących się do wymiaru społecznego, ekonomicznego i ekologicznego poprzez wykorzystanie działań artystycznych promujących zrównoważony rozwój, działań przeciwdziałających zmianom klimatu, promocji zdrowej żywności i jakości życia, współpracy międzypokoleniowej, a także promocji patriotyzmu lokalnego pojmowanego jako odpowiedzialność za przyrodę. Projekt promuje zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym poprzez odwołanie się do lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, wspólnych działań oddolnych różnych grup społecznych. W ramach projektu zaproponowaliśmy uczniom szereg, mam nadzieję, atrakcyjnych warsztatów. Klasa piąta i szósta będą realizować z panią Basią Drachal warsztat artystyczny związany z przetwarzaniem materiałów recyklingowych. Będą tworzyć swoiste wazoniki z wikliny papierowej. Klasa siódma i ósma z panią Henryką Hachaj będą przetwarzać butelki plastikowe, tworząc ozdoby z tych butelek, jak również ozdoby świąteczne z rolek papierowych. Również stworzymy wizualizację powiatu kozienickiego, stworzymy mapę wyklejaną z plastikowych korków od butelek, aby pokazać dzieciom ich osadzenie, integralność tego obszaru. Będzie również warsztat związany z bioróżnorodnością. Mamy doskonałego edukatora, jakim jest pan Ryszard Szewczyk, który założył edukacyjną ścieżkę pszczelarską. Jest pasjonatem tego, co robi i myślę, że w doskonały sposób zapozna dzieci z zawodem pszczelarza, z tym fachem, pokaże życie ula, przekaże informacje na temat życia w pasiece i prac związanych i narzędzi, które są tam używane.
I ponadto stworzyliśmy nasze stoisko, które nazwaliśmy Manufaktura Zdrowego Smaku i proponujemy tu szereg produktów lokalnych, chleby, sery, miody lokalne oraz świeżo przygotowywane koktajle i soki. Jest kolorowo, smacznie to na pewno, a też przede wszystkim zdrowo i mam nadzieję, że dzieciom sprawi ogromną radość uczestnictwo w naszych warsztatach, w naszym projekcie. Na zakończenie ekologicznych warsztatów w Ursynowie każdy uczestnik otrzymał okolicznościowy dyplom oraz upominkowy słoiczek miodu z pasieki Ryszarda Szewczyka.